Przy dźwiękach rogów myśliwskich wygrywanych przez sygnalistów myśliwskich zespołu Acteon SGGW zostały wręczone nagrody Mistrzowie Edukacji 2018 w naszej uczelni. Mistrzowie Edukacji to inicjatywa od lat organizowana przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW, mająca na celu wyłonienie, uhonorowanie i nagrodzenie wybitnych dydaktyków, cieszących się największym uznaniem i sympatią studentów. W tej właśnie formie młodzież wyraża swoje podziękowanie laureatom za zaangażowanie w pracę nauczyciela akademickiego. Plebiscyt obejmuje wszystkie wydziały naszej uczelni, dlatego każdego roku wyłanianych jest 13 zwycięzców, którzy w atrakcyjny sposób prowadzą zajęcia, mają wyjątkowo dobry kontakt ze studentami, a ich wykłady są wzorowe pod względem merytorycznym. Mistrzowie są wybierani przez studentów z danego wydziału w głosowaniu poprzez platformę EHMS. W tym roku wyjątkowo uhonorowanych zostało 14 laureatów, ponieważ na Wydziale Zastosowań Matematyki i Informatyki dwóch wykładowców zdobyło identyczną liczbę głosów swoich podopiecznych. Wręczenie nagród odbyło się w wyjątkowej atmosferze podczas uroczystej gali podsumowania kadencji Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW 2017-2018. Mistrzowie odebrali gratulacje z rąk studentów oraz jego magnificencji rektora SGGW, profesora Wiesława Bielawskiego. Gala podsumowania kadencji Rady Uczelnianej Studentów SGGW 2017-2018 przebiegła w bardzo wzruszającej, ciepłej i świątecznej atmosferze. Imprezę wspaniale i z wielkim wdziękiem poprowadziły ustępująca przewodnicząca RUS Katarzyna Kania oraz nowo wybrana przewodnicząca Agata Szaruga. Podsumowanie działań prowadzonych przez samorząd studencki poprzedniej kadencji uświadomiło zebranym nie tylko, jak wiele inicjatyw podejmowali studenci SGGW w ubiegłym roku, ale przede wszystkim pokazało, jak silne więzi łączą młodzież skupioną wokół RUS. Studenci dziękowali władzom uczelni za owocną i pomyślną współpracę przez ostatni rok, a także honorowali wszystkich, którzy na co dzień wspierają ich działania. O tym, jak wiele pracowników SGGW oraz organizacji studenckich czuje się związanych z ekipą samorządu studentów, świadczyła nie tylko duża frekwencja gości, ale także występy studentów naszej uczelni uświetniające imprezę. Oprócz wspomnianego już zespołu sygnalistów myśliwskich Acteon, swoje podziękowania w formie występów za współpracę z samorządem złożyła młodzież z zespołu Ready Tańca SGGW oraz Square Dance. W sposób szczególny, specjalną piosenką, swoich kolegów uhonorował także Mariusz Śniadała, student Wydziału Leśnego naszej uczelni. Wyrazy uznania za współpracę z samorządem na ręce Katarzyny Kani złożył jego magnificencja rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski. Muszę powiedzieć, że chyba żadna rada uczelniana wcześniejsza kiedy nie zrobiła w tak krótkim czasie jak ta obecna. Całkowicie się zgadzam, że Kasia jest chyba najlepszą przewodniczącą w Polsce. Ustępująca przewodnicząca samorządu studenckiego Katarzyna Kania pożegnała się ze swoimi współpracownikami, wręczając im pamiątkowe statuetki. Sama także została nią obdarowana przez Agatę Szarugę, kontynuatorkę jej zadań w funkcji przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego SGGW. Obydwu paniom należą się wielkie wyrazy uznania za dotychczasową pracę, zintegrowanie środowiska studenckiego, a także stworzenie na naszej uczelni wspaniałej, rodzinnej, otwartej atmosfery, dzięki której coraz więcej młodych ludzi garnie się do działania na rzecz naszej Alma Mater.